Będę szukał zaginionych. Rozproszone sprowadzę z powrotem. Księga Ezechiela, 34 rozdział, 16 werset. Od dawna w poszukiwaniu. Podczas rodzinnych wakacji w Szwajcarii pewna rodzina wybrała się na zakupy i w ten sposób opowiadają o tym wydarzeniu. Nagle zdaliśmy sobie sprawę, że brakuje jednego z czwórki naszych dzieci. Nasz młodszy syn z zainteresowaniem zatrzymał się przy witrynie sklepu zabawkowego i nie zauważył, że poszliśmy dalej. Niestety z roztargnienia też tego nie zauważyliśmy. Kiedy nasz syn dokładnie obejrzał towary w witrynie sklepowej, nagle zauważył, że został sam. Zastanawiał się teraz, co zrobić, gdyż nie znał numeru telefonu do rodziców. Poprosił więc o pomoc sprzedawczynię ze sklepu, która zadzwoniła do ośrodka wczasowego, w którym mieszkaliśmy. Tam poradzono mu, aby pozostał w miejscu, w którym widział nas po raz ostatni, gdyż rodzice na pewno będą go szukać, idąc z powrotem tą samą drogą. I tak właśnie się stało, gdy nasz syn pozostał na miejscu, ale wszędzie nas wypatrywał, to nagle zobaczył, że my też szukaliśmy jego i w końcu się znaleźliśmy. Podobnie jest w przypadku wszystkich tych, którzy szukają żywego Boga. Przede wszystkim najpierw muszą zdać sobie sprawę, że inne zainteresowania przykuły ich uwagę tak, że stracili Boga z oczu. Nie musi to być nawet kwestia grzechów, choćby rodzina, praca, sport, hobby mogą uniemożliwić nam poświęcenie Bogu miejsca w naszym życiu, na które On zasługuje. Dopiero wtedy, gdy zauważymy w ogóle ten brak, zwróćmy się do Niego. Kiedy zaczniemy szczerze Go szukać, jakby prosić o Niego z całego serca, wtedy zdamy sobie sprawę, że Bóg już od dawna nas szukał poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, gdyż przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło, jak uczy nas Słowo Boże w Łukasza 19:10.